Państwa miasteczko, które było, powstało, było zgodnie ze standardami i do mnie nie spłynęły żadne dokumenty, żadnych inspekcji państwowych, które by podważały tak naprawdę standardy tego. Jak Państwo jeździcie, to co mówiłem, przez kraj, wszędzie są podobne standardy budowy i wszędzie są stawiane kontenery, w których ludzie również śpią. Takie są warunki, jeżeli chodzi o pracę. Jeszcze pytanie o te osoby, które tam były, bo no, mówi pan o wykwalifikowanej kadrze tych osób, które starały się o wizy i o zatrudnienie przy inwestycji. Czy te osoby były jakoś sprawdzane, że posiadają te deklarowane kompetencje i że rzeczywiście to jest taka wykwalifikowana kadra? Po stronie wykonawcy musiały być sprawdzane, bo wykonawca bierze odpowiedzialność za inwestycje. A inwestora to nie interesuje? Inwestora interesuje cena i wykonanie inwestycji w terenie, w czasie i w cenie. Oddanie nawet tej inwestycji produkcja. Łamane są na przykład, proszę panią, od tego są pracy. Organy państwa. I jeśli wykwalifikowane osoby to okazują się do pracy przy inwestycji kobiety i kilkumiesięczne dzieci. Ale o czym pani? No to właśnie chce pani to wytłumaczyć. To już pani się nie podnosi. To rozumiem, że pan. Ja nie podnoszę. Tylko proszę państwa. Jeżeli pani poseł mówi o dzieciach, to nie zna pani w ogóle procedury, bo to akurat sprawdzałem, bo słyszałem. Po pierwsze, proszę państwa, opowiadacie o jakichś fikcjach, nie powiecie mi konkretnie, ile tych osób było, jak było. Opowiadacie o doniesieniach prasowych dwóch mediów tak naprawdę, które wie, nie są sprawdzone, wiem. Pan powiedział, wiem, że inwestor się nie, ale nie ja akurat interesuje. To sprawdziłem, bo a na... To akurat no, pani, a wie pani dlaczego? Bo na sprawy dzieci jestem bardzo czuły i to sprawdziłem. Tak. Aż się boję. No aż i tak, i właśnie to sprawdziłem, proszę pani. I jeżeli są takie przekłamania, to już pani dzieci, wytłumaczę. Które były ale już to pani wytłumaczę. Wykwalifikowanymi to... pracownikami. Ale już pani to jak wytłumaczę. Proszę pana, no widzę, że pani nie zna inwestycji, muszę ale... pani to wytłumaczyć. Proszę panią, to jest tak, jeżeli dwóch rodziców starało się o wizę i o przyjazd do Polski, to chyba dziecka nie zostawili za granicą, proszę panią. I jako no właśnie, tak pani wytłumaczyłem. Wie pan co, no świetnie pan wytłumaczył. Ale to jest prawda, może, bo to sprawdzałem, proszę panią. To bardzo mnie cieszy, proszę pani. Może ja nie znam mogę inwestycji. Mogę sobie mówić dialektem, jak proszę pan chce. Proszę pana. Prowadziliście widać, Gwarę Śląską, może być Gwara Małopolska. Dlaczego mi pani pytania. Tego zabrania? Pan, jak widać, nie zna przepisów prawa karnego. I mnie dziwi, szczerze mówiąc, że pan hojraczy sobie na mediach społecznościowych, błaznuje sobie tutaj na komisji. Tak jak pani. Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby. Natomiast a pani swój botoks. Panu. Przepraszam bardzo. Nie, to pan to jest... ma botoks za publiczne pieniądze. Natomiast wie pan co, ja na pana miejscu przeklinałabym dzień, w którym opuściła, pan opuścił Pcin. Naprawdę. Panie...